Witam drodzy widzowie, dzisiaj test spalania kozy spalinowej NAK. Mowa konkretnie o modelu BP54030BV. A wszystko przez to, że pod jednym z filmów rozgorzała dyskusja na temat spalania i okazało się, że to bardzo ważna sprawa. A zatem mamy tutaj całkowicie pusty zbiorniczek paliwa i producent deklaruje, że wchodzi w niego 1,25 litra. Nasz test musi być rzetelny, dlatego sprawdzimy to sami, nie będziemy wierzyć na ślepo. Mamy tutaj równo odmierzone pół litra. Druga połówka. I teraz teoretycznie powinno nam wejść jeszcze 0,25 litra. Odmierzyłem zatem równą ćwiartkę. No i faktycznie udało nam się zmieścić 1 litr i 25 setnych. Nawet jeszcze troszeczkę może byśmy tutaj wcisnęli, ale nie będziemy fanatykować. Myślę, że to wszystko mieści się w granicach błędu. Teraz już tylko pozostaje nam przekonać się, na jaki czas ten zbiorniczek nam wystarczy. Oczywiście, co ważne, ciągła jazda na pełnym gazie. W związku z tym tych, którzy obawiają się, że w ten sposób zajadę silnik, proszę o niesianie zbytniej paniki. Zamontowałem głowicę Stihla, żeby uniknąć niepotrzebnych komplikacji. No i jedziemy.
Oczywiście nie było to zbytnio efektywne koszenie, bo byłem bardzo ostrożny, nie chciałem, żeby na przykład zerwała się żyłka i trzeba było przerwać test. Ważniejsza w tym wypadku była ciągłość pracy. I tak to wygląda na ten moment. Zostało tyle paliwa i na tym etapie silnik już zaczął nierówno pracować. Ja na ten moment mogę się sugerować jedynie długością nagrania, które wynosi 45 minut około. A więc można przyjąć, że jeden zbiorniczek 1,25 litra wystarcza na około 45 minut pracy, ale wy będziecie widzieli na filmie dokładny czas. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że jakieś wątpliwości rozwiałem. Tymczasem ja się z wami żegnam. No i do następnego odcinka. Cześć!